Witam szanowne grono graczy, dawno mnie nie było. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat Grimdawn, a tak naprawdę omówimy takie malutkie kwestie, takie różnice pomiędzy Grimdawn a Path of Exile. Dlaczego obecnie gramy się lepiej w tą gierkę? I oczywiście zrobimy coś głupiego, otworzymy ten portal, co stoi za nami. Pierwszy raz będę to robił i użyjemy dziwnego czegoś, sprzętu, który znalazłem niedawno i nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Słuchajcie, ta postać ogólnie to jest taki paladyn. Ma tutaj, no można powiedzieć w pewnym sensie hammeradin. Z tego względu, że pojawiają się młotki, które latają wokół nas. Atakujemy tarczą, która odbija się, leci świetlisty pocisk, odbija się od wrogów. Fajnie to ogólnie wygląda. Jak widzicie, mam tutaj dwóch masakratorów, które demolują stwory, pomagają w dobijaniu różnych rzeczy, mają taką aurę, która pali wszystko dookoła. Okej, ale zacznijmy może od pierwszej rzeczy, czyli znajdziemy ten dziwny przedmiot i uruchomimy go, bo ja tak naprawdę nie mam pojęcia, co to jest. Znalazłem coś takiego, tajemniczą kulę. Cel istnienia tej kuli, czy nawet źródło pochodzenia pozostają tajemnicą, czy byłoby rozsądnym korzystać z takiej rzeczy? Nie wiem, co to robi. A, pojawiło się coś. Ty, tu jest... Dinozaur! Słuchajcie, pojawiło się jakieś stworzenie, które będzie za mną chodzić. To jest po prostu pet. No, przywołujemy takiego raptora jakby małego. Okej, to już wiemy, do czego to służy. Fajna sprawa, będę miał raptora. Nie wiedziałem, że takie rzeczy są w tej grze, szczerze wam powiem. Naprawdę. Okej, never mind. Tutaj mamy jeden z portali, który można znaleźć w grze. I doszedłem do tego, że właściwie dzięki niebiańskiej esencji możemy to otworzyć. Więc możliwe, że to jest coś w rodzaju riftów z Diablo. No dobrze. To jest dość mistyczna sprawa. Złóż w ofierze niebiańską esencję, proszę cię bardzo. What the hell? Nie, to jest 112 level jakiegoś przekoksa. 112 level. Więc on tu dalej jest. On tu dalej jest. Ty, mamy kamień. Mamy kamień. Słuchajcie. Aha, wystarczy, że dotkniemy tego elementu i od razu umieramy. Tak więc myślałem, żeby biegać wokół kamienia i go demolować. No dobrze, w takim wypadku raczej nie pójdziemy na tamtego demona, bo on jest za wysoko levelowy. Jesteśmy w podziemiach miasta. Ten demon mnie zabił jeszcze dwa razy. Próbowałem go dociągnąć do takiej małej oazy, gdzie byli obrońcy, ale ich też zabił, więc bardzo fajny motyw rzeczywiście. No ale, moi drodzy, tutaj mamy kapliczkę, którą trzeba oczyścić, mam nadzieję, że nie zginę, bo właściwie na ten level elit nie mam jeszcze całego sprzętu dobrego. Jak widzicie, mam jeszcze coś poniżej 400 pancerza na przykład, tu mi się udało przed chwilą spodnie dorwać, więc spoko, to jest 436, to jest fajna klata, kiedyś dawno, dawno temu ją dorwałem. To jest fajne w Grimdawn, że ten sprzęcior możesz mieć w tych skrytkach, w tej takim staszu. I powiem wam, że tą kratkę diabła dorwałem, nie wiem, rok temu w Grimdawn. I ona sobie cały czas tutaj jest, więc nie ma czegoś takiego, że się wszystko resetuje w pewnym sensie. Są plusy tego, są też minusy, w zależności jak lubicie grać w gry komputerowe typu hack and slash. Lubicie nowe sezony, żeby wszyscy cały czas był reset. Jak jest nowa zawartość, to jest wtedy super. A jak ta zawartość przychodzi dość wolno, tak jak w Grimdawn, no to chyba lepiej zdecydowanie sobie ten sprzęt zbierać. Później zresztą kumpli zaprosicie i możecie się powymieniać też w pewnym sensie, ale wtedy jest łatwiej. Więc to w zależności jakie podejście do gry lubicie. Ale oczyśćmy może tą kaplicę, bo ja się tutaj za bardzo zabawiam. Pokażę wam mniej więcej, jak ta postać w ogóle tutaj sobie radzi. Powiem wam, że nie jest źle. Czasami trzeba się ewakuować i sobie poczekać, aż się coś zresetuje, zregeneruje. O, pięknie. Sheriff Burwich, pewnie jakaś strzelba czy coś w tym stylu. Jak sheriff, to musiał być pistolet. Następną postacią zrobię sobie jakiegoś gościa ze strzelbą. Spróbuję coś tutaj wykminić. Podoba mi się w Grimdawn to, bo dzisiaj będziemy właśnie mówili troszkę o Grimdawn, troszkę o Path of Exile, jak to tak naprawdę wygląda, czym to się różni, czym to się je. Podoba mi się to, że rzeczywiście 36 różnych połączeń można teraz wykręcić z klas postaci. Ta klasa postaci, którą tutaj widzicie, to jest taki ewidentny taki paladyn rzucający tą świetlistą tarczą, więc nice shit, strasznie mi się to podoba. I właściwie powiem wam szczerze, że te bloki, które mamy tutaj nosząc tarczę, też fajnie działają, bo stanę sobie tutaj
Załóżmy, że coś będzie mnie atakować. Dam się troszkę poobijać. W momencie, kiedy wyjdę z tej walki... O, myślałem, że będzie dość dużo młotków, ale chyba zostali goście ogłuszeni. To wtedy, jak zablokuję tarczą, to pojawia się taki świetlisty młotek. A prawdopodobnie będziemy tutaj coś... Za chwilę wam to pokażę. Oj, to było coś niebieskiego. Takie kryjówki lubię. Czasami te kryjówki Grindown prowadzą do bardzo ciężkich walk. Na przykład jakiś taki demon ukryty w lesie. Gościa spotkałem, byłem bardzo zdziwiony. Więc powiem wam, że granie w Grindown jest fajne, jeżeli nie czytam jakichś poradników. Gdzie co jest? Ponieważ, oczywiście, wiele rzeczy możemy ominąć, ale w momencie, kiedy gramy po raz kolejny i kolejny, to czasami trafiamy właściwie dość często na rzeczy, których żeśmy wcześniej nie widzieli. Bo jak zapewne wiecie, Grimdown właściwie jest powtarzalny. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że właściwie mapa jest praktycznie taka sama, więc właściwie jak gramy sobie na Elitce czy na Ultimate, no to właściwie tylko i wyłącznie kapliczki się tak naprawdę, miejscówki kapliczek się zmieniają. Ale zawsze można tam, na tym wyższym poziomie, trafić na coś, czego żeśmy jeszcze nie odkryli. Dlatego Grindown w tym sensie fajnie się gra w tą gierkę, powtarzając po raz trzeci na Ultimate całą rozgrywkę. Bo zawsze możesz na coś trafić. Poza tym, jeżeli chodzi o wyższe poziomy trudności, tam można dorwać epickie przedmioty. Czyli te fioletowe. Czyli te najbardziej potężne rzeczy. Oj, chyba mamy tu jakiegoś masakratora, którego mam zabić. Więc postaram się go tutaj zdemolować. Rzuciłem sobie aurę zadającą więcej obrażeń. Zaszarżuję, odskoczę. Ten odskok to właściwie to ja generuję. Bam, doskakuję, atakuję. Oj, tu jeszcze, jeszcze. O, życie sobie wezmę. On ma level 71, ja mam 64. Więc to jest dla mnie troszkę za ciężki, ale mam nadzieję, że go rozwalę i tak, tym moim systemem. Okej. Okay. Oczywiście, jak widzicie, ci świetliści, tak? Ci strażnicy są ze mną. No, oni są całkiem nieźli, bo oni właściwie nie mogą zginąć. To jest troszkę... Ja mam... się zastanawiałem, czy przypadkiem to nie jest zbyt OP, że ci goście w ogóle zginąć nie mogą. Ale świetnie, świetnie sobie radzą w walce na froncie. I właściwie dość... Ten system walki u tej postaci, że odskakuje, doskakuje, ma sens, bo cały czas właściwie ci wojownicy zadają obrażenia. Więc w pewnym sensie cały czas jest młócenie tego skubańca, aż do jego zgonu. Okej, otworzymy sobie tutaj, ale nie dropną nic niesamowitego. Więc jak widzicie, ta postać na Elite sobie nieźle radzi, ponieważ może zabić coś, co ma 5 leveli wyżej. A to jest mój mały skubaniec, który teraz za mną będzie cały czas chodził. Na pewno będę robił jeszcze inne postaci, to jest pewne, w tej grze, ponieważ mam jeszcze kilka głupich pomysłów, które chcę zrealizować. Zawsze właśnie w Hack'n'Slash'ach mi się to podobało, że te tworzenie postaci, kminienie, co by można było zrobić, jest bardzo dla mnie pociągające. Czasami potrafię zatrzymać się z grą, bo wpadłem na głupi pomysł zrobić inną postać. Czasami tak jest. Kolejna sprawa to są te wszystkie te dodatki tutaj do różnych, właściwie do craftu. Możemy je używać oczywiście na całym tym sprzęcie. Najistotniejsze jest to, że niektóre są ciężkie do zdobycia. Czasami znajdziemy recepty, za którą pomocą, dzięki której możemy zrobić jakiś na przykład medalik epicki. Na przykład. Jest taka recepta, mam taką jedną. I właściwie cały czas możemy coś rozkminiać, cały czas możemy coś tworzyć. Właściwie zbieranie tych wszystkich rzeczy jest jak najbardziej przydatne, pomocne i wskazane wręcz, bym powiedział. Czasami te kaplice, które dostajemy punkty poświęcenia, które za chwilkę wam to pokażę, jak to wygląda u mnie, to te punkty poświęcenia czasami musimy otrzymać poświęcając dość drogie składniki. Oczywiście nie ma to tragedii, idziemy do kowala i czasami robimy coś, co... O, tam jest moja postać. Czasami robimy coś, czego nie mamy, ale nie jest to jakieś super trudno dostępne. Po prostu musimy trochę pograć. Jeżeli czegoś nie mamy, to na przykład idziemy na drugą postać, która to ma, bo znaleźliśmy na przykład, bo w sumie możemy sobie przerzucać te przedmioty pomiędzy swoimi postaciami bez problemu. Ale kumplowi też możemy coś tam dać, więc to nie ma problemu. Jak gramy w grupie, to fajne jest to, że rzeczywiście content idzie szybciej. Jeżeli chodzi o... O kurde, jakiś przekoks. Jeżeli chodzi o... wykupienie takich kapliczek, to też jest spoko, bo kumpel może to zrobić i nam to też zalicza, że zostało to zrobione w czasie tej gry. O, pięknie.
Pięknie. Widzicie, krążę wokół nich, atakuję tą tarczą, która mi się raz na czas resetuje cooldown. Może mogę dwa, czasami mi się zdarzyło trzy razy pod rząd ją wypuścić. Zadaję spore obrażenia. Właściwie wszyscy goście wokoło giną, nie? Ohoho! Ktoś tam ostry jakieś szary rzuca. Dobra, zaszarżujemy tutaj. Masz jeszcze tarczę. Okej. Okay. Właściwie powiem wam, że tą zdolność, potęga Olerona, to jest właśnie wzięta z tego napoju. Czyli właściwie te przedmioty, które tutaj mamy, mogą też zawierać umiejętność. To właściwie mamy powstanie Feniksa z tego glifu, który kupujemy w Forgotten Gods na samym początku w tej pierwszej lokacji. Spoko sprawa, bo możemy zawsze odskoczyć od walki. To jest niezłe, powiem wam, nawet dla magów. Takie mam wrażenie. W sumie do każdego, kto nie chce być w jakimś ferworze walki za długo. Oczywiście ta szarża jest też fajna, bo z tego co pamiętam, chyba czym dalej jestem, tym więcej obrażeń zadaję z tej szarży, więc powiem sobie, ten odskok daje no, niezły advantage. Jeżeli mamy stwory, na przykład jeżeli gramy przywołańcem, nekromantą, gościem, który przywołuje jakieś stwory, to też możemy z tego korzystać, więc to jest całkiem spoko. No i oczywiście są takie klucze, są też rifty, które możemy robić. Nazywam to riftami, bo to jest dość podobne. Innymi słowy, otwieramy sobie takie miejsce, gdzie złożone jest z różnych lokacji, naparzamy wysokolevelowe stwory, wyższe od naszego levelu przeważnie. I możemy tam dorwać się do sporo sprzętu, ale to też jest tam sporo różnych pułapek. Powiem wam, że może nie taki jak Path of Exile, ale zdecydowanie jest tam troszkę ciężej i można z kumplami się tam pójść. Czasami przywołujecie demona, który was zabija jednym strzałem, tak jak dzisiaj to widzieliście, więc ogólnie jest fajnie. Czym tak naprawdę się różni Path of Exile od Grimdawn? Wieloma rzeczami oczywiście, całym sprzętem i tak dalej, craftem. O tym nie będziemy rozmawiać, bo to wiadomo. Tak naprawdę chodzi o to, że w Path of Exile jest też dużo takich elementów losowych. Mówię tutaj na przykład o tej pięknej kopalni, jeżeli chodzi o stricte miejscówki. Właściwie mapki nie są w pewnym sensie losowe. Wiecie dokładnie, jak ta mapka wygląda, jaki jest boss na końcu, więc to nie ma tam nic zaskakującego. W pewnym czasie Path of Exile może się, nie powiem znudzić, bo to jest za duże słowo, bo właściwie tworzenie różnych buildów, tak samo jak w Grimdawn, nie jest bardzo satysfakcjonujące. W szczególności szukanie sprzętu i handlowanie w Path of Exile. Tutaj handlu stricte nie ma, ale jest tutaj ten element takiego chaosu w postaci tych ukrytych miejsc i różnych rzeczy, o których trudno gdzieś przeczytać, a właściwie nawet bym nie zalecał czytania jakichkolwiek poradników, jeżeli chodzi o Grimdawn, bo powiem wam, że duża część gameplayu tutaj polega na tym, żeby odkrywać poszczególne miejsca, więc to jest spoko. Jeżeli chodzi o granie z kumplami, oczywiście jeden z nas musi stworzyć, hostujemy tutaj grę i zapraszamy kumpli. Nie ma z tym większego problemu, czasami są drobne lagi, to w zależności jakie macie połączenie, więc to nie bazuje na utrzymaniu serwerów, bo właściwie serwer wytworzycie sami, więc tu się dość dużo różni. Oczywiście jeżeli patrzymy o częstotliwość wychodzenia dodatków, to nie ma to porównania, bo co 3 miesiące mamy nową ligę w Path of Exile, która właściwie dodaje nową mechanikę, więc tutaj będzie tego o wiele, wiele mniej w Grimdawn. Z prostego powodu, ta ekipa jest mała, to jest ten początkowe stadium Path of Exile, ale myślę, że nawet, że oni mieli o wiele lepszy start niż Path of Exile. No ale Path of Exile już, z tego co pamiętam na YouTubie, to mam chyba filmik z końca 2013 roku, więc Path of Exile już jest na rynku strasznie, strasznie długo, jak już głos przyszedł. Więc powiem wam szczerze, że mi sprawia frajdę jedna i druga gra, z tego powodu, że się tak mocno różni postaciami, klimatem, to co widzimy na ekranie, różnym systemem tworzenia tak naprawdę postaci poprzez same drzewko umiejętności. Zupełnie inne. Poświęcenie to jest zupełnie inny system tworzenia postaci. Nie powiem bardziej interesujący, ale zupełnie inny, który powoduje, że jest jakaś powiew takiej świeżości. Ja mam tutaj dwa punkty i pójdziemy sobie w tak, 40% obrażeń od żywiołów, bo właściwie moja tarcza jest pełna obrażeń na ogień. Zadaję obrażenia od ognia, więc bach. Mam jeszcze 10% do wartości regeneracji energii, co jest super, bo mi brakuje tego. I tutaj mamy odporność na przebicie i krwawienie.
Ich odporności też w tej postaci jest całkiem sporo, możemy sobie je tu na dole zobaczyć. Jak na razie jest całkiem nieźle, mam wszystko praktycznie wysokie, oprócz oczywiście chaosu i oszołomienie, to nie jest tak źle, ale chaos rzeczywiście może mi dać popalić, więc mogę zajść jednym strzałem od takiego demona na przykład. Znajdujemy różne schematy tutaj. W sumie Pawełek sobie też znajdujemy teraz recepty, prawda? Więc w pewnym sensie to się przeplata, ale ja czuję zupełnie inny, nie wiem, typ satysfakcji, jak gram w Grimdawn, i zupełnie inne mam cele grając w Path of Exile. Nie wiem, czy to zrozumiecie, na pewno jesteście kumaci, ale to jest zupełnie inna gra, pomimo tego, że to jest ten sam gatunek. I w momencie, kiedy się nudzę w Path of Exile, przechodzę do Grimdawn i jest wow, ale fajnie. Jak się znudzę Grimdawn, to pewnie będzie to samo w Path of Exile, bo wejdzie nowa liga, jest wow, ale fajnie. Więc dla mnie obecnie te gry się bardzo fajnie zazębiają, przeplatają i fajnie mieć jedną i drugą gierkę tutaj dostępną. Jednakże jest jeden minus. Właściwie dwie gry mają jeden minus. Kasa. Jeżeli chodzi o Grimdawn, musicie ją kupić. Musicie ją kupić, nie jest tania. Znaczy obecnie chyba podstawka kosztuje 60 coś złotych. Bundle możecie dorwać. Myślę, że za stówkę dorwiecie cały pakiet, ale to jest takie moje przypuszczenie. Jeżeli chodzi o Path of Exile, możecie grać za darmo, nie ma problemu. Jednakże jest jeden minus. Nie możecie handlować kontem, które jest świeże. Ponieważ musicie kupić zakładeczkę, żeby móc handlować. Pomijam to, że tutaj w Grimdawn właściwie miejsce w staszu, miejsce w skrytce, no musicie wykupić za pomocą kasy, które zdobywacie w grze. Tutaj macie dokładnie szmal. Więc to nie jest wielki problem, żeby sobie mieć dużo sprzętów i później wymieniać te sprzęty pomiędzy postaciami, znajdziecie na innej postaci jakieś elementy do chaosu, obrażeń do chaosu, jakieś różdżki i tak dalej, jak gracie jakimś wojownikiem, to później robicie sobie postać i ten sprzęt tam jest. W momencie, kiedy mamy Path of Exile, mamy cztery zakładeczki, które się zapełniają w zastraszającym tempie, to powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi właśnie o taki replayability, tak, żeby zagrać ponownie i nie mamy tego miejsca, no to jest trochę lipa. Oczywiście to się jakiś czas zapełni, ale zdecydowanie trzeba wydać kasę na zakładki. Jeżeli w ogóle nie chcemy wydać pieniędzy, można grać, ale to nie będzie aż tak fajne. Bo dużo sprzętu wam po prostu gdzieś tam zniknie. Nie będziemy mogli handlować. No ale trzeba wydać przynajmniej te, w mojej ocenie, tak 20 dolców na zakładki i jedną premium zakładkę, żeby móc handlować z innymi graczami, ponieważ tam się tworzy sklep na zakładce, to wiecie. Więc i to tam fajnie działa i w ogóle tam jest sklep. Handlujemy z dużą ilością osób. Nie wiem, czy wiecie, ale mniej więcej top pick graczy, patrząc na to, co pokazywano na GDC, Chris Wilson tam miał swoją prelekcję, to mniej więcej 75 tysięcy graczy online w jednym momencie, to jest duży pik, taki już prawie maksymalny, prawie mówię, bo tam do 100 tysięcy też dochodziło później, w szczególności na fuck-upie z Diablo, jak się wszyscy rzucili na to. Więc spoko sprawa, ale mniej więcej pod koniec ligi to oni mają tak od 10 do 20 tysięcy graczy, tak? Mówię tak od do, co jest dla nich i tak zajebistym wynikiem. Więc tutaj na pewno tych graczy jest mniej, bo to nie jest stricte gra online, chociaż możecie grać z czterema kumplami bez problemu. Jeżeli chodzi o dodatek Forgotten Gods, jeszcze chciałbym powiedzieć, o, mamy młotki! Dużo ataków zablokowałem, widzicie? Te młotki sobie tam latają i demolują wszystko. Hammeradin! I zgubiłem wątek. Dodatek Forgotten Gods. Musiałem sobie otworzyć filmik, żeby zobaczyć, o czym ja gadałem. Powiem wam, że jest mały. Chociaż te lokacje, jak się przechodzi po tych lokacjach, to jest spoko. Pewnie będzie dość dużo tutaj rzeczy jeszcze dodatkowych do odkrycia. Jednakże jest mały. To jest... no wielkością w sumie bardzo podobny, aż... aż nie wierzę, że aż tak wielkością podobny do Malmont, więc w momencie, kiedy sobie go kupicie, to długo się nim nie pobawicie. Pomijam już oczywiście to, że idziecie na Elite, później idziecie na Ultimate i tak dalej. Więc sam nie wiem, czy go rekomendować w pewnym sensie. No na pewno tak, bo są glify dodatkowo, są różne rifty, jest w ogóle cały nowy content. Jeżeli lubicie Grimdawn, to why not? Ale najlepiej sobie poczekać na jakąś, moim zdaniem, jakąś paczkę, gdzie dostaniecie wszystko o wiele taniej, jakąś przecenę na Steamie i możecie działać. Więc spoko sprawa. I to wszystko na dzisiaj, nie będę wam już gadał za bardzo.
przedłużał. Śmiesznie było na początku, demon mnie zniszczył, ale 112 level chyba miał, dobrze pamiętam. Czyli w momencie, kiedy dobiję setkę, można iść na niego solo. Spróbujemy tak zrobić. Obiecuję, że jak dobiję setkę, jeśli, mam nadzieję, to pójdę na niego solo, zobaczymy, czy ta postać da radę. To będzie taki wyznacznik, czy postać daje radę. No ale setka to w sumie dość długo mi zajmie. Myślę, że tydzień, coś takiego, bo dużo nie gram. Ostatnio praca mnie pochłonęła, ale o tym opowiem wam w revlogu, ale zupełnie innym vlogu. Revlogu. Ale nie zdradzę wam dokładnie co, bo to będzie taki surprise, surprise, motherfucker! Będzie ciekawie. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia, salutations, miłego końca weekendu.